trójce uroczyste bicie dzwonów i radosny śpiew Alleluja oznajmią nam, że nadeszły największe dla chrześcijan święta – Wielkanoc. Niech montaż słowno-muzyczny, który za chwilę zobaczymy, pomoże nam przygotować się do prawdziwego ich przeżycia. Wielkanoc. Jest to najstarsze, zarazem najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na Soborze Nicejskim w 325 roku ustalono, iż Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Największy cud, zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią, rozgrywa się na naszych oczach, w sceneli powrotu przyrody do życia. W obchodach świąt wielkanocnych splotły się nierozerwalne zwyczaje chrześcijańskie i wcześniejsze, pogańskie, pełne uwielbienia dla sił natury. Dlatego te święta są tak kolorowe i pełne sprzeczności. Pozwalają oswoić myśl ze śmiercią i uwierzyć, że nie jest ona końcem. Są takie dni w kalendarzu, na które czekamy z tęsknotą. Starannie się do nich przygotowujemy, by przeżyć je jak najlepiej. Kończy się okres Wielkiego Postu i zaczyna Wielkanoc. Czas radości, ale też i zadumy nad tajemnicą Chrystusa i tajemnicą życia człowieka. Ten jeden raz, bądź blisko mnie.
zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano. Krzyż. Starożytność uczyniła z niego narzędzie hańby, męki, tortur, przeznaczone dla największych zbrodniarzy. Pierwsi chrześcijanie okryli go tajemnicą, a jako znak wzajemnego poznawania się rysowali rybę. Średniowiecze uznało krzyż za przedmiot publicznej czci. Gotyk wykorzystał wspaniałe krucyfiksy. Artyści zrobili z krzyża dzieło sztuki. Kupcy uczynili go przedmiotem biznesu, a ludzie zawieszają go dla ozdoby. Władcy świeccy przeznaczyli krzyż na znak uznania i przyznają krzyże wielorakich stopni dla uhonorowania ludzi zasłużonych. W codziennym życiu krzyż oznacza trud, obowiązek, cierpienie. Thank you.
Z Ewangelii według świętego Jana nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Krzyż jest przede wszystkim znakiem największej miłości, jaką Bóg okazał człowiekowi i wezwaniem do okazywania jej braciom. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia, naszego pojednania z niebem i braci. Od podziwu nad światem, od sensu.
od tego, co za wielkie nie tylko z daleka, ale i z bliska. Od tajemnicy niewykładanej na talerz, od matki, która patrzyła w twoje oczy, żebyś nie kłamał, od pacierza, od Polski z raną. Krzyż przyjęty w duchu posłuszeństwa wobec Ojca i z miłości do ludzi prowadzi do chwały zmartwychwstania. Thank you.
że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Grób zwaliłam skałą, postawiłam straż, byś nie mógł powstać więcej z kamiennego grobu. A ty wciąż zmartwychwstajesz i wysoki trwasz. A ja cię znów krzyżuję, a ty wstajesz znowu. I wiecznie się powtarza sąd i tłumu śmiech, i krzyżowanie, badanie, niczowanie. I zimny pot na skroniach, i zastygła krew. I grób w skale, i z grobu zmartwychwstaje. Pokonał śmierć Pan Jezus. Żyje i na nas czeka. Dlatego zmartwychwstanie jest radością człowieka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj uczniowie byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na więzi, tak, że go nie poznali. Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze. Nie znajdując, myślałem, że szedł drogą kłamną i spotkałem Ciebie, kiedy odwróciłem się w drodze, bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną. Yeah.
naszego zmartwychwstania. Budząca się na wiosnę do nowego życia przyroda jest obrazem nowego życia, którym obdarza nas zmartwychwstały Chrystus. Nadziei na lepsze jutro i wiary w zwycięstwo dobre nad złem, światła nad ciemnością, prawdy nad fałszem. Wielkanoc, Wielkanoc, wielka radość w sercu, gdy chodzisz po świecie kwitnącym kobiecu. Na stole pisanki tęczą malowane, wśród zieleni trawy cukrowy baranek. Bazien w wazoniku, ciastka i wędliny, Wielkanoc i wielkie spotkanie rodziny. Wielkanocne obyczaje wszyscy dobrze znamy. Pamiętamy o nich, gdy się przy stole zbieramy. Piękna i rodzinna jest polska Wielkanoc, a każdy świąteczny obyczaj ma swoją niezwykłą moc. Siada mama przy stole, a przy stole mama i my. Wiosna na noc zapiera na cerka, a pstrokaty pisanki chcą tańczyć o belka. Wpuśćmy wiosnę, niech słońcem zabłyśnie nad stołem wielkanocne świętowanie, jak wiosna wesoła. Dni po
po swoim zmartwychwstaniu, Jezus wstąpił do nieba, powrócił do swojego Ojca i uczynił niebo celem każdego człowieka. Obiecał, że nie pozostawi nas samych i pozostał obecny w Eucharystii po to, abyś Ty, który chcesz odkryć własną tajemnicę i tajemnicę świata, poznawał tak, jak Bóg uznaje. Abyś Ty, który chcesz kochać bezgranicznie, kochał sercem Boga. Abyś Ty, który chcesz, aby Ci się dobrze powodziło, miał pewność zupełnego zaspokojenia wieczności. Abyś Ty, który chcesz żyć intensywnie, z Chrystusem żył wiecznie. Abyś Ty, który dąży do doskonałości, stawał się człowiekiem na wzór Syna Bożego. Serdecznej i przede wszystkim rodzinnej atmosferze. Dziękuję.